Witajcie w czymś, co się nazywa OOTD, czyli Outfit of the Day, czyli strój na dziś, czy jakoś tak. To oczywiście jest ściema i nazywam się Maciek Makuła, tylko dałem ten tytuł dlatego, by wbić się do kategorii styl i poradniki razem z tymi wszystkimi lachonami robiącymi makijaże. Tak naprawdę chciałem powiedzieć o czymś, co dostałem. To jest związane z tym, co robię tutaj na YouTubie, czyli w tych bzdurnych filmikach o grach, które zalewają nasz polski internet. Ja się nie czuję wcale lepszy, ja wiem, że to jest gówniane. Ale abstrahując od gier, które jak wiadomo są dla dzieci gimbazy, to są dwie takie strasznie złe, jedna gorsza, druga mniej gorsza, grupy społeczne, jest to, co w nich lubię, czyli twórców i osoby tworzących gry. Mniej te, które robią filmiki o grach, ale samych twórców uwielbiam. Są to ludzie twórcze, tetra długo by można było opowiadać. Natomiast, no i tam są fajne te relacje między dziennikarzem, czy prasą, czy mediami oraz twórcami. Znaczy, wejdę do rzeczy. Dostałem paczkę ze Szwecji. To jest strasznie kochane. Przeważnie wysyłają Ferrari, natomiast będzie w sumie ten outfit of the day. Koszulka związana jest z produktem, który nazywa się Air Buccaneers. Gościom się spodobał mój filmik. To jest tyle w sumie, co chciałem powiedzieć. Ja sobie to nawet włożę. Nie będę się rozbierał, bo nie opaliłem się w tym sezonie i to będzie wyglądało do dupy, ale może... Sprawdzę, jak wygląda. Więc jest to jeden z najbardziej hipsterskich strojów w tym momencie w Polsce, z racji tego, że chyba nikt takiej koszulki nie ma. Wobec tego wreszcie mogę z dumą wyjść na miasto. Gra jeszcze nie wyszła, więc jeśli chcecie ją wspierać, to zachęcam do odwiedzenia linku w opisie. Tam jest ich profil na Greenlight'cie. To jest taka idea pozwalająca twórcom wbić się na Steama. Ciekawe, jak wygląda, pewnie jak debil, ale... Ale hipsterstwo ma swoją cenę, więc możecie im tam pomóc głosując na tą grę na przykład. Ja do niczego nie mówię, ona spoko mi się podobała, te filmiki. Najpierw zrobiłem filmik, potem dostałem nagrodę, więc to działało zdrowo. I tak wolę samochody, a tak wygląda z tyłu. Chyba, że włożyłem tył do przodu, raczej nie. I to jest to. Z Bogiem.